Dzisiaj taka uroczysta, wyjątkowa chwila. Zresztą wiele już ich było za tej kadencji. Mianowicie pragniemy, ja pragnę razem z radnymi wyróżnić zawodnika Warty Remity Dobrów, pana Pawła Dzierzgwę, za szczególne, wybitne osiągnięcia. Cieszymy się, że pan Paweł był tutaj z prezesem, z wiceprezesem, jest tutaj, także ma olbrzymie wsparcie. Ja może na samym początku poproszę moją zastępcę, aby parę słów, sekretarza o przedstawienie postaci tutaj pana. Paweł Dzierzgwa swoją karierę sportową rozpoczął w 2004 roku. 19-letni wówczas młody piłkarz, pochodzący ze Straszkowa, otrzymał od działaczy klubu z Dobrowa propozycję gry w nowo utworzonym klubie Warta Remity. Nikt chyba nie spodziewał się, że jego kariera będzie trwała 20 lat i będzie związana wyłącznie z ukochanym przez niego dobrowskim klubem. W drużynie szybko zyskał uznanie i miejsce w pierwszym składzie. To za sprawą wielkiego talentu piłkarskiego oraz niezwykle pozytywnego usposobienia i charakteru. Razem z Wartą Remitą przechodził przez poszczególne szczeble rozgrywek, awansując najpierw do klasy A, a następnie do Ligi Okręgowej. Swoją postawą zaskarbił sobie serca kibiców oraz kolegów z drużyny, którzy powierzyli mu funkcję kapitana zespołu. Kibice pokochali go również za to, że jest wielkim lokalnym patriotą. Wielokrotnie kuszony propozycjami gry w trzeciej, czwartej lidze, nigdy nie rozważył nawet możliwości przejścia do innego zespołu. Paweł to niezwykle wszechstronny zawodnik. W swojej bogatej karierze występował na pozycji obrońcy, pomocnika, a także najlepiej wykorzystany w roli strzelającego bramki napastnika. Wielokrotnie zdobywał tytuł najlepszego strzelca Ligi Okręgowej, w tym dwukrotnie z rzędu w latach 2015-2016. Bezgranicznie oddany klubowi, któremu poświęca każdą wolną chwilę. Paweł to nie tylko znakomity piłkarz, ale również wzór do naśladowania. Poza boiskiem członek złotej drużyny OSP Dobrów, z którą święcił największe sukcesy w sporcie pożarniczym. Pełniąc rolę dowódcy drużyny zdobył dwukrotnie Mistrzostwo Polski w 2010 i 2014 roku. Czwarte miejsce w kraju w 2011, Mistrzostwo Polski oraz brązowy medal odpowiednio w 2015 i 2019 roku. Bez wątpienia Paweł Dzierzgwa jest najbardziej utytułowanym piłkarzem naszej gminy w ostatnim dwudziestoleciu. Podsumowaniem jego wspaniałej kariery piłkarskiej jest otrzymany przez niego tytuł najlepszego zawodnika 2023, organizowanego przez Wielkopolski Związek Piłki Nożnej w Poznaniu. To najbardziej prestiżowa nagroda przyznawana piłkarzowi na terenie naszego województwa. No teraz tak, szanowni państwo, jeszcze pani przewodnicząca odczyta tutaj list gratulacyjny. Szanowny panie, panie Paweł, pan Dzierzgwa, wójt gminy Kościerec i przewodnicząca Rady Gminy Kościerec składają serdeczne gratulacje za wybitne osiągnięcia sportowe. Życzymy powodzenia, siły woli i pewności siebie, aby każde osiągnięcia zbliżały do spełnienia marzeń, a życie osobiste było pełne dobrych emocji i szczerych uczuć. Dobrych wyników i pięknych zwycięstw życzymy panu. Przewodnicząca Rady Gminy Kościelec i wójt Gminy Kościelec. Gratulujemy i... panu. Gratuluję. Gratuluję. Jeszcze ja. Szanowni państwo, jeszcze parę słów. Pan Paweł Dzierzgwa był również radnym Rady Gminy Kościelec. Bardzo miło wspominamy tutaj naszego kolegę Pawła, który działał na rzecz gminy, na rzecz Dobrowa. Na tym polu ma dużo osiągnięć, ale chciałbym nawiązać przede wszystkim do meczy, który rozgrywa. Jeżeli z jakichś przyczyn nie ma Pawła na boisku, to kibice są smutni.
Tak, no ciężko się ogląda widowisko, pomimo że wygrywają, niekiedy bez Pawła, remisują i tak dalej, i tak dalej. To jednak jest tą Paweł stanowi tą pewną taką duszę gry w zespole Dąbrowskim. Cieszymy się, że możemy dzisiaj wyróżnić kolegę Pawła, my tutaj wszyscy razem, bowiem w pełni zasłużył sobie na takie wyróżnienie, na taką nagrodę i tak myślę, bo nawet wiem w 100%, że to będzie motywowało go do dalszej pracy, że zrobi na pewno wszystko, żebyśmy o nim jeszcze słyszeli, a to wyróżnienie, które otrzymał wcześniej najlepszego piłkarza, to tak jak stwierdził pan prezes, on w każdym razie nie pamięta, żeby takie wyróżnienie piłkarz z naszego tutaj rejonu otrzymał. Tym bardziej jest to coś naprawdę wielkiego. Dziękujemy, pani Paweł. Również dziękuję. Jeszcze bardzo. Raz dziękuję bardzo. Szanowny, jak twierdzi, że był wspaniałym radnym, bo rzeczywiście razem pracowaliśmy. I może parę słów, tak. Jest nam bardzo miło, że jako zawodnik naszego klubu jest tak tutaj taka miła uroczystość. Jest to dla naszego klubu też pewne wyróżnienie. Może tu państwa nie zdziwi, bo to już o Pawle nie będę mówił, bo to zostało powiedziane. Dlaczego Paweł wygrał? Rzeczywiście ten Paweł jest no, najlepszy w Wielkopolsce. To może nie jest tak. Ten plebiscyt nie dotyczył tych zawodników, którzy grają w Lechu Poznań, w Reprezentacji Polski, pierwsza, druga liga. To jest sport zawodowy, to jest inny poziom gry. Ten plebiscyt był do zawodników tak zwanych amatorów, do poziomu trzecioligowych. A Paweł z tymi swoją umiejętnością i co tu zostało przedstawione, dał się poznać w wielu miejscowościach tam, gdzie grany. Jako zawodnik z opaską, kapitan drużyny, wyczytywany przez spikera, jest rozpoznawalny, co potwierdza na boisku oraz jego zachowanie. Także tam, gdzie gramy, wszyscy wiedzą, że pierwsza drużyna z Dąbrowa to jest kapitan, który no... Paweł Dzierzba, który... I dlatego został nominowany przez związek tutaj nasz okręgowy i ta solidarność sportowa, ci, którzy znają, po prostu zagłosowali wszyscy na Pawła. A również z innych rejonów tam granych, Kaliski, Koniński, czy nawet pod Poznaniem, Wrzesiński, tam również Pawła rozpoznawali, on jest tam znany. Oni również zagłosowali za nim. Dlatego Paweł wygrał w tym województwie ten plebiscyt. Wszystkim chciałbym podziękować wiceprezesowi związku Grzegorzowi Pietrzakowi, bo to w jego głowie pojawiła się moja osoba, którą przedstawił przed zarządem wielkopolskim. I zarząd wielkopolski wyraził zgodę na moją kandydaturę, potwierdziła to kapituła głosu wielkopolskiego. No a resztę no to zrobili kibice, mieszkańcy gminy i nie tylko, ościeżnych gmin, bo naprawdę nie spodziewałem się tyle głosów. A jednak było bardzo dużo, że potrafiłem wygrać to, ale to mówię, to jest... Bardzo dużo osób się przyczyniło, przede wszystkim warunki, jakie przez te 20 lat były spełniane w naszym obiekcie, w naszej rodzinnej Warcie Remicie. I to, jak wcześniej było przeczytane, no, przez myśl mi nie przeszło, żeby odejść, bo po prostu jest dobrze. No. I proponuję tutaj w naszym gronie gminy Kościelec organizować raz w roku taki bal sportowca, wyróżnić, żeby się każdy poznał, czy to szachiści, czy to piłkarze, czy to teraz fajnie ruszył tenis stołowy, żeby tych zwycięzców, czy drużyny pożarnicze, czy drużyny turniejowe, żeby tych zwycięzców naprawdę taką statuetką, pieniądze to nie wszystko, takie coś jest ważne. Takie wyróżnienie jest ważne. Tak jest. Dziękujemy bardzo. I naprawdę, żeby to wszyscy poznawali jeden drugiego, bo tak na dobrą sprawę tam część gminy Dąbrów Różków nie zna tur czy waków, a powinno to się zazębiać i powinniśmy znać, a naprawdę mamy zdolną młodzież.